No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, kolejny odcinek Star Wars Jedi, Upadły Zakon na moim kanale. Moi drodzy, zaczynamy od razu od jazdy, nie ma co przedłużać. Gdzieś tam Bonek, dzisiaj odpisywałem ci na komentarz odnośnie... Strzelam! Och ty! Ale mnie w bambuko zrobili. Wszyscy nie żyją. Ej, myślałem, że oni już nie chcą walczyć. Tak? To chodź tu. Bracko! Trafić go wreszcie! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! No, odpisywałem ci komentarz odnośnie tego, że tak powiem, maratonu odcinków. Na bieżąco w miarę dodaję. Codziennie gdzieś tam po jednym odcinku. Och ty! Przestań! Także jakoś to wychodzi. Jeszcze? Dobra, kończymy to. No, kończymy, żebyś wiedział. Och dobra, no nie udało mi się. Pięknie. No, nie no, w miarę na bieżąco, wiesz, i tak dobrze, bo ty możesz sobie zrobić właśnie taki typowy maraton serialowy. Weź pod uwagę, że na przykład te odcinki... O. Ja tam w ogóle byłem? Nie byłem, nie mam tego odkrytego. Ale ja sobie to zostawię. Ja sobie to zostawię, wiecie, na jaką okazję, nie? Chociaż... Czekaj, tu na dole byłem chyba, nie? Tak mi się wydaje, że ja tutaj... Tutaj byłem i nie mogłem po prostu gdzieś ten... Gdzieś przejść. Nie no, tam przeszedłem normalnie. To ja tu byłem? No, weź pod uwagę, że ty możesz sobie obejrzeć to już teraz, a niektórzy będą musieli czekać na przykład do 5 kwietnia. Znaczy sierpnia, przepraszam. A mamy dopiero 9. Także to prawie miesiąc. Na równi z Avatarem będzie leciał ten, ten Star Wars. Ale dobrze. Niech... O to właśnie chodzi, żeby były zalety jakiegoś bycia patronem i żeby też w żaden sposób inni nie cierpieli z tego powodu, nie? Także... Czekaj, dobra, wróć na modliszkę. To na pewno musimy się... dostać... A czemu ja tu mam? Dobra, zróbmy to tak. O, pięknie. Hop. Ciekawe, czy będę musiał na jakiś inny ten. Jedi, zachować ostrożność. Nie wytrzymamy. Dobra, w miarę poszło. Nie powiem, że nie. Ty, skrzynka? Twór wygląda, jakby cuchnął gorzej niż Gryz. Ok do bok do pokonany. Rób swoje, mały. Poradnik taktyczny. Chcesz zajrzeć do środka? Dobra, zobaczymy, co to jest. O co chodzi? Nowy materiał na poncho. To dodatkowo jeszcze, kurczę... Biedny bagniak nie żyje. Może bronił swojej rodziny. Może bronił, może nie bronił. Tak jakby nieważne. Och ty w życiu. Czy coś ja mogę tutaj sobie... poświecić? No nie bardzo. Tędy? To coś jest? Nie. Hehe, chłe.
Dobra, teraz bym chciał jakoś tam wejść na górę, ale jak? Tędy? Tędy? I później na przykład... Co jest? Aha, dobra. Czyli tu wracam do punktu wyjścia. Bardzo dobre. Bardzo dobre rozwiązanie. Bo po prostu sobie polecę tędy. Polecę tędy. Tutaj się wespnę. I jestem praktycznie już koło modliszki, nie? Nie straciłem dużo czasu na taką eksplorację. W ten weekend, z mojej perspektywy, czyli sobota, z soboty na niedzielę najbardziej, bo z niedzieli na poniedziałek to tak chyba nie bardzo. Mi czasu pyknie. Cholera, czy ja tu dam radę? Chyba dam radę. Czekajcie, spróbuję tam... Podwójny skok tutaj był potrzebny, ewidentnie. Ej, BD, zerknij na to. Zobaczmy, co znalazłeś. Neuranium. Dobra, ten podwójny skok zdecydowanie robi robotę. No, postaram się odpalić streama. Będziemy grali w Star Warsów, a jeżeli Star Warsy mi się znudzą... Znudzą to złe słowo. To jest jeszcze w odwecie Dying Light, gdzie jest Tower Ride dostępny. Także mam nadzieję, że mi się gdzieś tam plany nie rozjadą, nie? Względem tego, co właśnie mam z YouTube'em związane, nie? Sir. Wiem, co się stało. Między tobą i Trillo. Co obie przeszłyście. Tak mi przykro. Byłem arogancki, głupi. Nie umiem pojąć, przez co przeszłaś. Ona ma holokron. I nie wiem, dokąd go zabiera. Odpowiadam za drogę, jaką kroczy Trilla. A to, co teraz uczyni, to cena wszystkich moich błędów. Nasze błędy to przeszłość. Naszą odpowiedzialność pokażemy, podejmując kolejny krok. To się liczy. Tego mnie uczyłaś. Masz rację. Wiem, dokąd go zabieram. Do fortecy. Biorą tam Jedi. To siedziba inkwizytorów. I miejsce udręki. Miejsce, z którego uciekłam. Nie sądziłam, że jeszcze tam wrócę. Nie udasz się tam sama. Tylko z przyjacielem. Nie. Jak nie? Będzie ze mną Jedi. Klęknij. Pasowanie na Jedi. Prawa Rady Jedi i z woli mocy Kalu Kestisie. Wstań, rycerzu Jedi. Jesteś gotów. Jak i ty. Odblokowano lokację, Forteca Inkwizytorów. No, powiem wam szczerze, dodano nowy cel na holomapie, to może być mega cicho. Ciężkie. Za cicho. Jedi powinni skupiać się na czynach, nie słowach.
No to nie dlatego... Nie lubisz przyrody, Gris? Tylko za szybą. Normalnie przyroda za mną nie przepada. Mam 4 ręce, ale jak widać, dla większości drapieżników jestem na jeden kęs. Czyli byliście tu, Sir, parę razy? Wszędzie byliśmy, młody. Ciągle podróżujemy po galaktyce. Ale to ona opłaca rachunki, więc nie narzekam. Lepsze to niż chowanie się na złomowisku. I tu się zgodzę. Widziałem w życiu parę złomowisk. A ta planeta była najgorsza ze wszystkich. Nie rozumiem, jak ktoś mógł... Wybacz. Masz rację. Jeśli zobaczysz jakiegoś potwora, to go zabij, zanim on zabije mnie, dobra? Dobra, nie ma problemu. Czy ja coś tutaj mam do zasadzenia? Nie, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze tylko jedno ziarno mi zostało, góra 2. Pomiędzy tym drzewkiem bonsai, a tym zielonym takim habziem. Od prawej strony jak lecicie, nie? To tam macie jakieś czerwone coś, jakieś takie róże mięsożerną, bonsai i tam jest taki prześwit. Dobra. Panie kolego. Zdolności nie, teraz tak, poncho jakieś tam poodblokowywałem. Nie wierzę, Sumi. Sumi? Jak to ładnie brzmi. O, to jest ładne poncho. Hiperpowłoka. Dobra, żeby bekę kręcić. Zdecydowanie. Personalizacja, strój, pilot, zwiadowca, strażnik. Wiecie co, dobra, weźmy sobie tego zwiadowcę, BD-1, tam już nic więcej nie odblokowałem, modliszkę też raczej nie odblokowywałem. Dobrze, no, to lecimy do tego, czekaj, jeszcze drzewko umiejętności, panie kolego, drzewko umiejętności. Mam jeden punkt, raczej atak z przełączeniem, to nie, przytrzymaj X. Odrzucenie. Kurze twarz, nie wiem co ja... Masowe przyciągnięcie czy potężne pchnięcie? Mi się wydaje, że potężne pchnięcie by było najlepsze. Te grupy wrogów. Dobra, tu muszę sobie zobaczyć, jak wyglądają te umiejętności. Bo wydaje mi się, że BD-1 powinien mieć jeszcze jedną umiejętność, której ja nie mam. I to jest gdzieś tam do znalezienia. Ale to już ogarniemy, jak będziemy na tym. Robisz spore postępy, Cal. Dzięki. Dobrze, Bogano, 83% zbadano. O, jak się fajnie ten zrymowało. Dobrze, to za wiele... Kasik? Nie będzie za wiele tej gry. Fajnie, ale mam nadzieję, że... Ale tu, Nur. Nie, Nur to jest 0%, to jest chyba... Ta, Nur to jest ta nowa planeta. Co? Co to w ogóle mówi? Nie rozumiem, po co komu droi. Jego zapytaj. On cię rozumie doskonale. Poważnie? Słuchaj, nie miałem nic złego na myśli. Droidy mnie stresują. A co cię nie stresuje? Brzmisz jak imperialny. Oni deaktywują droidy dlatego, że mogą. Właśnie to sprawiło, że jest jednym z nas. Ciężka sprawa. Cofam to. Jesteś w porządku. No w końcu. Chodź tu, młody. Za chwilę lądujemy. Moi drodzy, też tak korzystając z okazji. Z racji tego, że już prawie kończę tego... Ten upadły zakon, to... Niedobrze. Mają taką obronę, że zwykłe sztuczki nic nie dadzą. Mogę pomóc. Co masz na myśli? Rytuał ukryje statek. Chyba. Rytuał? Ona się zna na tych sprawach. Co? Hola, zaczekajcie. Co trzeba będzie zrobić? Złożyć ofiarę. Nada się jedna z twoich rąk. Że co? Nie spinaj się tak. Poczekam z przodu. Jak ona żartowała? To się spina. Ej, tylko ja się śmieję i Kal. Siostry, matko, użyczcie mi siły. Siostry,
Matko, użyczcie mi siły. Cokolwiek robi, to działa. Mamy jakieś szanse? Stawiam na ciebie, młody. Ruszajmy. Kiedy wejdę, uruchomię ich poziom obronny. Potem unieszkodliwię czujniki, żeby modliszka mogła nas zabrać. Ty znajdziesz holokron. Nie lepiej trzymać się razem? Czuję przyciąganie. Stawką jest życie każdego dziecka z tej listy. Cokolwiek się stanie, cokolwiek zobaczysz, nie martw się o mnie, tylko weź go i uciekaj. Zbliżamy się do fortecy. Już czas. To macka do nurkowania się przyda. No, korzystając po prostu z okazji, to... O, co to jest? A, to jest ta moja ta. Dobra. To powiem, że po zakończeniu Awatara, mam nadzieję, no to jest tak, sierpień jeszcze cały przede mną. Co prawda w sierpniu będzie ciężej, ponieważ mam nocki i urlop, a na urlop wyjeżdżam. Więc też nie będzie za bardzo czasu, ale zaczynamy serię z Fallen, znaczy z tego drugiego, nie? Z drugiej części. I wydaje mi się, że będę w stanie po prostu to ukończyć przed Star Wars Outlaws i przed Stalkerem. Obwód obronny. Jasna dupa, o. No... Goddammit, panie... Co ja tak dziwnie płynę? A w zasadzie nie mogę płynąć. To jest jakaś dziwna ta... Że ja muszę tu podpłynąć. Nawet chyba na pewno tu jest gruź. No, góra. Józa od Maczyca. Ależ ta woda kapie. Hej, to nie, jak sobie z tym radzicie? Ja bym latał do latryny co kilka minut. Hej, słyszysz mnie? Co? Coś pan mówił? Śnisz na jawie, czy coś nie tak ze sprzętem? Wszystko gra, ale ściszamy tu mikrofon. Woda nas rozprasza, dopóki co. No i mam odpowiedź. Do zadań. Widziałeś ruch? Zamierzyłem go! Robi uniki! Zastrzelić go! Kal, jesteś tam? Tak. Dobrze cię słyszeć, Sir. Zlokalizowałam holokron. Przesyłam ci współrzędne. Rozumiem, wyruszamy. Dobra, to mamy tutaj. A my jesteśmy tu. No to spoko. Poradzisz sobie z tym, Billy?
wracać? Powstrzymam się! Uderz porządnie! Szybszy niż się spodziewałem! Och ty! Dawać, dawać! Tutaj, Jedi! Och ty w życiu! Czekaj! Ona ma trochę zabawy! Och ty! No z tym trochę ciężej szło, ale spoko. Walcz z nami, ty tchórzu! Jest twój! Co zrobiłeś? Nie jestem twój. Tak to się robi. Cały czas pod wodą jesteśmy. Odsunąć się, załatwię to. Nie pokonasz mnie! Nie dość szybko! Poza mną, nie zabij! To w tym miejscu Imperium stworzyło Inkwizycję. Torturowali tu Sir. Tu Trilla przeszła na ciemną stronę. Rozwalmy to, BD-1. Zdecydowanie rozwalmy. Brać go! Nie! Nie poddam się, Jedi! Jedi trafiony! Nie! Sir, oczyściłem okolice, ale Imperium mnie tu zamknęło. Jakieś pomysły? Cal, poszukaj sterowni. Mam pewien plan. Chyba w jakiejś jestem. No tak, trzeba pewnie prąd tutaj sobie... No. O. Ej, chwila, moment. Co, ja nie mogę tutaj, kurczę... Wait. Interakcja. Trzeba prądu. No trzeba prądu, ale też trzeba... Aha. Mądre. Pyk. Przenośny generator. Teraz mamy prąd i teraz dajemy tak. I co mi to da? Widziałeś, BD? No, coś się zadziało. Zobaczmy co. Uruchomiłam zewnętrzne pole siłowe fortecy. Zalej bazę i płyń do głównej warowni. To się nazywa plan. Poczekamy się w środku. Powodzenia. Powiem wam, że to... No teraz już wiedzą, że ja jestem tu, nie? Ej, no ja chcę tam skoczyć. Czekaj, mogę tam skoczyć, czy o co chodzi? Nie, no tędy nie. Zaraz, bo nie bardzo wiem, jak ja mam to zrobić. No tu mam drzwi dostępne. Gotowy na kopnie? Trzymaj się! Już teraz wiem, jakie mam to zrobić. Wystarczyło to, tak jak powiedziała, zalać. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj, czy nie ma czasem jakiejś skrzynuni. Nie ma. Dobra.
Poza tym ja mam nadzieję, że to jest takie miejsce, gdzie nie bardzo będzie możliwość zbierania czegokolwiek, ponieważ nie jest to miejsce, gdzie ja mogę później wrócić. Wiecie, co jest? Aczkolwiek to może być właśnie jeszcze bardziej utrudnione w takim wypadku to zbieranie. Bo jeżeli nie można tu wrócić... Cholera, i tu nie przejdę. To może się okazać, że to jest tylko jedna szansa i nie będę miał na 100% tej gry. Czy nie, żebym do tego dążył jakoś, nie? Ale wiecie, mimo wszystko. Skanuj. Zatopiona sekcja. Ej, tu coś mamy? Nie, to nie jest skrzynka. Interakcji nie mam. Dobra. Tu muszę pilnować, bo jest 6:20. Ostatnio mam trochę... To, ja to powtarzam, nie? No tak, tak jest. Wy też macie mniej czasu na przyjemności. Jest pogoda, jaka jest. Korzystacie z niej. Więc u mnie jest praktycznie to samo. I muszę pilnować, żeby kurde czasem za długo nie posiedzieć przy tym odcinku. O, medytuj. Czy ja będę miał teraz 2 punkty? Potężne pchnięcie. No i proszę bardzo, i bierzemy to. I w tym momencie możemy... Przytrzymaj RT. No i fantastycznie. Masowe przyciągnięcie. Przyciągnięcia i tak nie używam, to jest dla mnie takie jakieś dziwne. Te potężne rzuty, nie? Rzut mieczem świetnym, odrzucenie. Atak z powietrza. A i Y. A i Y. Ewentualnie jeszcze jak jeden punkt zdobędę, to może faktycznie ten atak z przełączeniem. Zobaczymy. Dobra, wyłazimy. Idziemy dalej. Zbliżam się. Brać go! Powinienem się wycofać! Jeden z naszych! Muszę przeładować! Mam nadzieję, że posiłki są w drodze. Nie będzie posiłków. Gdzie ty biegniesz? Billy! Aha, że niby tutaj. Nie, chodź, poczekaj. Mały. Poczekaj, kolego sympatyczny. Tutaj coś było. O! Przypomina mi dojo ze świątyni Jedi. Ale jest inne. Jakby złe. Tak, oni tutaj ze sobą walczą, no. Oni tutaj ze sobą walczą, ja ich idę rozwalić. Sprawdźmy, co za nimi jest. Tak się to robi. No ty Jedi! Szybki jest. Będziesz krwawić. Nie ruszy się. Jestem od ciebie lepszy. Pokonam cię! Unikaj mnie, ile się da! Masz coś, mały? Chyba już starczy. Trafiłem go! No! Ała! Ała! Może uciec! Na pewno cię pokonamy. Niech ktoś go załatwi! Dobra, jeszcze ktoś?
wiem, czy ja miałem te roboty zabijać. Teraz przyjdzie po nas. Bezpośrednio. Wyeliminował żołnierza. Za bardzo się przestraszył. Tak właśnie. Chyba ostatnia walka mnie czeka. O, wow! Wygry to unik. Jesteś zbędny. Ty też. Jak to fajnie się ten... Jesteś zbędny i nagle się okazuje, że rozpołowiłem go na pół. Likwidujemy wszystkich zdrajców! Nie! Tak, bój się! Gdzie on jest? Potrzebnie! Potrzebuję trochę czasu! Nie będzie czasu. Wy nie daliście czasu nikomu. Dobra, teraz nie mogę przejść tyle. Tam. Mamy 31 minut. Moi drodzy, zostawimy to tak, jak jest. Zostawimy. Być może już jestem bardzo blisko końca. Nie wiem, być może za drzwiami czeka mnie ostatnia walka. Nie wiem tego, ale nie chcę też sprawdzać. Czas odcinka jest odpowiedni. Godzina dla mnie też jest odpowiednia. Jeszcze sobie śniadanko zjem przed wyjściem do pracy. Także dla mnie i dopiję kawę. Dla mnie odcinek dobiegł końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Szeweral. Hej, hej.